Cześć, witajcie serdecznie. Szczerze Wam powiem, że nie miałem kiedy, albo jakoś mi to uleciało, ale ktoś mi tam przypomniał w komentarzu: Napisał mi: I co ja na tą sprzedaż w dół Microsoftu o 31%? I ogólnie o całej Wam sprzedaży opowiem, bo się troszeczkę zagłębiałem w te dane. To nie jest tak, że tylko Microsoftowi idzie źle, ale wszystkim idzie nie najlepiej. AMD opublikowało, że. Cała sprzedaż w ogóle rynku konsol spadła w względem ubiegłego roku o 40% prawie. Więc ogólnie jest spadek, ale nie oszukujmy się, najgorzej jest w Microsoft'cie i nie ma się co dziwić. Dlaczego tak jest? Prosta sprawa, no jak się rozmieniamy na drobne i wydajemy swoje gierki na PC'cie i dajemy je do Game pasika, to jest to jest, słuchajcie. Wreszcie mam nadzieję, że ta prawda do nich dotrze, bo do mnie już dotarła. Lepiej późno niż wcale, pamiętajcie. No i mamy co mamy. Nie ma się co dziwić. Po co to kupować, skoro możesz zagrać sobie na pc i możesz sobie w Game Passie, a może sobie jeszcze w chmurze, a jak długo możesz sobie zagrać na przenośnym Xboxie. No to... A jeszcze szczerze, tymi grami też no cały czas... Czekamy, czekamy słuchajcie, to będzie ten rok, Ironia Modon, i jakoś ten rok nie może się. spompowanie i tyle. Także mało tego, konsole 31% w dół, ale szczerze, weźmy pod uwagę, że gdyby nie Activision Blizzard w tym zestawieniu to też by była dupa blada, i nawet tam nie byłoby lepiej w samym Softwareze, bo Software bardzo ostro Microsoftowi cyferki zrobił Activision Blizzard, a nie sam Microsoft sobie. Więc yy, no cóż więcej tutaj mam dodać. Playak rodzi sobie przyzwoicie. Switch oczywiście świetnie, bo w Playaku też zakładali, że więcej tych konsol sprzedadzą, że więcej się tego będzie działo, ale przynajmniej idą yy, myślę, że idą na tyle, że i tak są chociaż trochę zadowoleni, no a w no nie ma być czym zadowolonym. Bo jak się, słuchajcie, rozminiasz na drobne, to jest jak jest. Znowu, słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale jakieś takie te ciemne gry, same te ciemne gry i wszystko się w tym telewizorze odbija. Ja cię kręcę, a jest są coś ciemne, to nie wiem, jakoś tak ciemno to ustawiłem. Już teraz nie będę, słuchajcie, zmieniał. Ważne, że mnie widać. Eee, no cóż, kochani, cóż ja mogę powiedzieć? No to tyle, no. Jak się rozmieniasz na drobne, no to nie dziw się, że jest, gdzie jest, że jesteście, gdzie jesteście. Może w końcu dotrze tam do nich, do tych pustych głów, skąd takie rzeczy się biorą i będzie tak jak u mnie lepiej późno niż wcale. I coś tam może nie wiem. Zrozumieją, że zamykanie studii, rozmienianie się na drobne i dawanie siebie wszędzie nie jest. Nie jest dobrym pomysłem, bo ileż można wierzyć, że jest to dobrym pomysłem, skoro widać, że raczej idą w jedną stronę, i ta strona wcale nie jest. Może oni sobie słuchajcie, tłumaczą, że jeżeli droga jest ciężka, to znaczy gdzieś w dobrą stronę. Może oni sobie to tak tłumaczą, i tu jest, słuchajcie, pies pogrzebany. Bo oni sobie mówią, kurde panowie, jest ciężka droga, ale idziemy w dobrą stronę. No nie, jest ciężka droga, bo sami sobie kłody pod nogi rzucacie, i w... o, tam właśnie was zaprowadzi ta droga w czarną D. To wszystko, kochani, cóż tu więcej gadać. Nie ma się co dziwić, mnie te wyniki nie dziwią. No bo jak się czyny, jest reakcja, jest efekt jaki jest. Może trzeba się w końcu z tego ocknąć i przypomnieć sobie, za co Was ludzie pokochali, i że ekskluzywy to dalej najbardziej napędzające sprzedaż. Medium, jakie konsola może mieć. Nie wiem, czy medium to dobre słowo, ale jakby filar, o może inaczej filar. Ekskluzywy to filar, który buduje konsolę i graczy przy danym sprzęcie rozumiem wydawanie na PCcie, ale nie od razu Game Pass też może powinni zacząć robić wyrywkowo, a nie walić wszystko jak trzeba, żeby naprawdę zachęcić świetnym tytułem masz, kup go, daj zarobić tym deweloperom cóż więcej kochani to wszystko eee, dwa ostatnie materiały bo już pewnie wjechał o ostatnich zamknięciach. Ten będzie później, mimo że powinien być wcześniej. Dwa ostatnie materiały, niezbyt pochlebne na temat zielonej ekipy. Pewnie kolejne pochlebne materiały dopiero przy premierze Hellblade 2 i przy showcase w mojej urodziny. Miejmy nadzieję, że tam chociaż jakiś prezent od Microsoftu dostanę. No i trzymam kciuki, że Hellblade okaże się naprawdę dobrym tytułem aczkolwiek już czytam w internecie, że nawet jak się okaże dobrym tytułem właśnie sprzeda i Microsoftowi się zachce. To Was zamknie i tyle z Was będzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, kochani, cześć, jo.